8,5 metra dalej niż wynosi granica bezpieczeństwa obiektu. Mimo to Polak zajął w konkursie drugie miejsce. Wygrał Finn Villikante. O przegranej Adama z Finnem Kante zadecydował pierwszy skok Polaka. Trudne warunki spowodowały, że Małysz osiągnął tylko odległość 122 metrów, co dało mu dopiero 8 miejsce. Do drugiej serii nie zakwalifikowali się Martin Schmidt i Sven Hannawald. Kante w pierwszej serii miał o 6 metrów dłuższy skok niż Polak. W drugiej Adam Małysz leciał jak z katapulty. Osiągnął odległość 151,5 metra. Poszybowałby dalej, gdyby nie obawa przed upadkiem. Wylądował źle stylowo. Sędziowie odjęli mu sporo punktów. Kante miał o 5 metrów krótszy skok, jednak wystarczyło to do zwycięstwa. Drugi z Polaków, Wojciech Skupień, zajął 23 miejsce. Adam Małysz umocnił się w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma 219 punktów przewagi nad Niemcem Martinem Schmidtem. Jutro kolejny konkurs w Willingen.